Siemanko, opowiem wam historię. Postanowiłem sobie kupić Nissana Skyline'a model i zacząć go sklejać. I myślałem sobie tak, no to będzie zajebiście proste. Nie no, aż tak to nie myślałem. Myślałem, że to będzie wyzwanie, ale no kurczę, myślałem, że jakoś mi to pójdzie całkiem dobrze. No i na początku szło, sobie tak kleiłem. Później doszedłem do wniosku, że jednak fajniej by było to najpierw pomalować, a dopiero później kleić. No ale pomyślałem, że w porządku, nie może być przecież tak źle. Dziewczyna zresztą mnie pocieszała, słuchaj, kiedyś ludzie sklejali modele i nie mieli żadnych instrukcji. Poradzisz sobie. Fajną mam tą dziewczynę. Ale powiem wam tak. Oh my god. Jest trochę ciężko. Widzicie, że tutaj naprawiam moje niedociągnięcia z tą szybą. Dostała mi się farba pod naklejki i udało mi się znaleźć sposób, jak to zdrapać, żeby nie porysować tych szyb, bo zdrapać pazurem to każdy może, ale można to bardzo łatwo porysować, więc spróbowałem to tak zrobić. Tyle co mogłem, to zrobiłem, ale jeszcze coś tam pozostawało. No i wyszło to tak o. Później malowałem jeszcze zaciski hamulcowe. No i tutaj zabawa była fajna, bardzo fajnie się farbka trzymała, fajnie się ją nakładało. Tu nie było żadnego problemu. Więc tak, zostały mi właściwie takie detale już do wykończenia i no teraz sobie już skończymy ten model. Wyszło mi jak wyszło i powiem wam, że mimo że nie wyszedł mi ten model jakoś tak perfekcyjnie, na pewno osoba, która składa modele na co dzień albo złożyła już więcej jak 4 albo 5 modeli, na pewno zrobiłaby to lepiej. Ale wiecie co? Ten model jest dla mnie bardzo ważny, dlatego że... Może przytoczę tutaj jeden przykład z jazdy rowerem. Jeden taki dość doświadczony kolarz powiedział mi, że pierwszy maraton trzeba po prostu przejechać. No i tak jest z tym modelem. Ja po prostu przebyłem tą podróż i mam już złożenie pierwszego modelu za sobą i powiem wam, że w stosunku do tego, co wiedziałem przed złożeniem tego modelu, i teraz po prostu wiem, co mam robić z następnym i jak mam to robić. Wiem, jakie narzędzia kupić, jakie farby, wiem, co będzie mi potrzebne i co muszę robić po kolei, że instrukcja nie pokazuje tych wszystkich technik, jakie musimy użyć podczas produkcji, nazwijmy to. No i musimy dużo rzeczy wymyśleć sobie sami, wymyśleć, jak to połączyć, jak to zrobić. Okazuje się, że farbki, którymi malowałem w kokpicie, no, rozpuszczały jedna drugą, nawet jak były wyschnięte, przez co bardzo ciężko było później pomalować ten kokpit na jakieś takie fajniejsze kolory. Tutaj użyłem jeszcze takiego smoka, to jest taka farbka, która dodaje jakiegoś takiego postarzenia na różne elementy samochodu, które chcemy postarzeć. No, możecie też to znaleźć sobie w sklepie AG Tom, tam zresztą wszystko jest do tych modeli, i samochodów, i nie samochodów, czołgi są, to możecie tam zajrzeć. No i ta farbka jest fajna, bo udało mi się to tak postarzyć, to zawieszenie, to podwozie nie wygląda tak sztucznie strasznie, no nie? Tutaj jeszcze lusterka, takie, wiecie, teraz będę wykańczał detale. No ale wracając do samochodu, no to jest on dla mnie taki, muszę wam powiedzieć, że dosyć ważny. Mam go teraz tak w rękach, już złożonego i wygląda sobie bardzo fajnie, mimo że nie jest idealny, że... Może ktoś inny, bardziej doświadczony, zrobiłby go dużo lepiej, to jest to dla mnie taka ikona czegoś, co sam zrobiłem, że sam to wymyśliłem. Znaczy wymyśliłem, no nie wymyśliłem, bo to samo się składało praktycznie. Wszystko do siebie pasowało, jak się wyszlifowało. Wszystko do siebie pasuje i wiecie, tylko sklejać i sklejać. Najgorsze było to malowanie, bo ja tam nie jestem utalentowany plastycznie. Zresztą nie wierzę w coś takiego jak talent, ale to mniejsza. No i troszeczkę miałem z tym malowaniem problem. Nigdy jakby takich rzeczy nie malowałem i też tam w szkole się specjalnie tym nie zajmowałem, jakby malowaniem. To muszę wam przyznać, że wyszło to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Nie jest idealne oczywiście, ale na pierwszy model myślę, że jest całkiem spoko. Oczywiście widzicie, że wiele detali takich drobnych gdzieś tam, no one będą na pewno wadzić, ta karoseria nie jest taka piękna, tego nie widać tak do końca też na nagraniach, mimo że starałem się pokazać wam te wszystkie detale, widzicie, że jest mocne zbliżenie na każdym nagraniu, widzieliście krok po kroku, jak to robiłem, ale następny model na bang wyjdzie mi lepiej, no po prostu na 100%, kupię sobie kompresor,
jakiś sposób natryskowy będę stosował malowania, tak? Żeby nie malować też tak dużo tej farby, nie dawać jej, żeby to wszystko fajnie się nakładało małymi warstwami i wiecie, i wtedy się zachowa też więcej detali. Samochód będę mógł pomalować tymi farbami akrylowymi, wcześniej stosując taki podkład. No, jest to super sprawa, przede wszystkim bardzo fajna zabawa, coś co odpręża, coś co może odprężyć, bardzo, bardzo odprężyć. Wyciszyć się można przy tym robieniu tego, przy robieniu tych modeli. Ja jestem człowiekiem bardzo spokojnym, człowiekiem, który bardzo rzadko się denerwuje. Czasami mi się zdarzy, ale dla mnie to jest oaza spokoju, robienie czegoś takiego. Zwłaszcza jeśli mam na to czas, to jest to dodatkowy atut. Teraz słuchajcie. Tutaj będę jeszcze w tle sklejał to wszystko i kończył, to możecie sobie oglądać. Ale chcę powiedzieć odnośnie tego konkursu. Bo wiem, że ten model nie jest może najwyższych lotów i być może nie każdy chciałby taki model dostać. Ale wśród właśnie moich patronitów, dzisiaj się kolejna osoba zgłosiła, wśród moich patronitów niektórym tam też subskrypcja wygasła i nawet tym, co subskrypcja wygasła na patronicie, nawet oni będą wliczeni do tego losowania, także niech się te osoby nie martwią, wszystko jest ok, tak? Kiedyś mnie zasubskrybowały, w porządku, wpłaciły te 4 zł, czy tam 3, w porządku, oni są zakwalifikowani w tym konkursie, ja wiem jakie mają maile, ja się z nimi skontaktuję, jak tylko będzie skończone losowanie. A jeśli ta osoba się nie odezwie tam w ciągu 7 dni albo 10, no to wtedy będziemy robić następne losowania, tak? Żeby wśród tych patronów. I ja się z tą osobą skontaktuję, ta, która wygra, i dam jej propozycję, że albo dam jej ten mój model złożony, jak się umawialiśmy, albo dam taki model niezłożony, taki wiecie, do składania samodzielnego, jeśli ta osoba chce sobie złożyć sama taki model, nie ma problemu, ja specjalnie dla niej zamówię i jej dam. Natomiast ten model jest dla mnie bardzo fajny i taki dosyć ważny, ale to nie znaczy, że ja wam go nie chcę oddać. Ja słowa dotrzymuję i ja mogę wam po prostu go dać, tak? Tak jak się umawialiśmy dla patronów. Każdy może jeszcze do tej pory zgłosić się jako mój patron za 4 zł udział w konkursie, jeśli ktoś chce, jeśli ktoś nie chce, to w porządku. Będę robił jeszcze specjalny odcinek, jak będę pakował te wszystkie gifty dla wygranych. No. Więc tak sytuacja wygląda z tym konkursem moim. A tutaj jeszcze dokończam sobie spoiler. I przyklejam już takie ostatnie elementy, z czym miałem najwięcej problemu. No najwięcej problemu miałem z kokpitem i z naklejeczkami. Są takie naprawdę drobne tycie. Ja nawet tutaj pokażę na nagraniu, jak już wyciąłem to sobie taką jedną naklejkę. Właściwie to nie są naklejki, to są takie papierki, które posiadają napisy i te napisy trzeba specjalnie wyciąć bardzo dokładnie, żeby to ładnie wyglądało. I na zaciski hamulcowe też były takie specjalne naklejeczki. To jest takie drobne, że ja nie wiem, to trzeba chyba robić pod lupą, a ja mam dobry wzrok. I trzeba to chyba robić pod lupą, żeby to dobrze przykleić, gdzieś tam wyciąć ładnie. No, jest dużo zabawy z tym, mówię wam. Mam sobie teraz ten model w rękach i patrzę na niego, widzę, że te szyby, miejsca, gdzie są takie zaciemnione od farby, te miejsca mają imitować oczywiście klej na szyby. One nie są takie idealne. Widzieliście, że mi ta farba weszła pod naklejki odgradzające. No i musiałem to jakoś zedrzeć, ale nie wszystko udało się ładnie zrobić i wygląda to jak wygląda. No nie jest źle, tak? Ale nie jest też idealnie. Ogólnie jestem zadowolony, bo Całą tutaj robotę robi karoseria. No, Nissan Skyline jest pięknym samochodem i fajnie na niego popatrzeć. No ale wiecie, zrobił to Lucek jako swój pierwszy model i nie będzie to takie idealne. Ale i tak wygląda fajnie. No, ja tam zawsze jestem pozytywny, więc fajnie jakby stał u mnie na półce, ale nawet jak ktoś będzie chciał go ode mnie, to po prostu mu go dam. Nie ma problemu. Tak się umawialiśmy i tak będzie.
ale na pewno myślę, że zrobię sobie taki model już drugi dla siebie. To jest fajna zabawa, mówię wam. A jeszcze jak będę malował tym aerografem pojedyncze elementy, robił sobie to według tego, jak napisali w książkach, jak powinno się robić, sklejać modele samochodów, to myślę, że to będzie fajny modelik. Okej, okay, i tutaj już ostatni element, składam wszystko do siebie. Cyk, ładnie wpasowuję. Dół i górę. I to ładnie w siebie wchodzi, tutaj nie trzeba nic kleić. Można sobie to podwozie odczepić od nadwozia. Można sobie to później dokładniej wyczyścić, jak ktoś chce. Nie ma problemu, można to odczepić, tutaj się nic nie przykleja. Co do kół, okazuje się, że one się obracają, ale bardzo słabo, niestety, no bo ja te tulejki tam w środku skleiłem, jak wam mówiłem, w jednym etapie sklejania tego modelu był taki moment, że nie powinienem kleić takich tulejek, które są w środku, które imitują takie łożyska, są takie łożyska cielne. Te koła się obracają się, nie? I samochód jak się położy na biurku, to on sobie tam troszeczkę jeździ, tylko trzeba przycisnąć. Bardzo podoba mi się skręcanie. W ogóle te skręcone koła to jest super sprawa. Podoba mi się to bardzo. I ten samochód jeździ, tylko że no trzeba troszeczkę do tego siły przyłożyć. No i hej, tak wygląda model po sklejeniu. Bardzo wam dziękuję. Na razie, pa pa.